Witam Cię dzisiaj i sięgam już po ten nasz 19 domek, a w nim coś, co brzmi: pomódl się o dobre święta. Dziś proszę Cię, żebyś znalazł kilka minut dla siebie, a właściwie na modlitwę, i pomódl się o to, co chcesz, jakie chcesz, żeby te święta były. Pomyśl, czego byś potrzebował od nowonarodzonego, czy to może pokój serca, może zdrowie, może przebaczenie, może miłość. I powiedz to, po prostu powiedz jak przyjacielowi. Potem pomyśl o tych bliskich, z którymi spędzisz święta. Też pomódl się dla nich o to, czego potrzebują. I w końcu też pomyśl o tych osobach, z którymi zawsze spędzałeś święta, a w tym roku jest to niemożliwe. I również za nich się pomódl. Myślę, że jest to dobry czas, aby właśnie pomyśleć o Bogu, który chce nam dawać siebie, który też dał nam, tak, zszedł na ziemię, aby dawać nam różne łaski i dary i przede wszystkim, aby nam powiedzieć, że nas bardzo kocha. A święta to czas miłości, więc też o tą miłość się razem módlmy. Jeżeli chcesz wersję hard zastosować do dzisiejszego zadania, to zgromadź swoją rodzinę i się razem pomódlcie. Wiem, że jest to niesamowicie trudne, ale też wiem, że jest to niesamowicie jednoczące. Dlatego dziś patrzymy w niebo i kierujemy tam nasze myślenie. Dobrego dnia!